Chowa mnie, nie widać. Dobra. Łe, w ogóle to jest ten Kamehameha. Kto oglądał Dragon Balla, będzie wiedział. W ten weekend, bo dzisiaj jest piątek, piąteczek wieczór. Mam takie grube... To, ten dźwięk to jest prysznic. Mam jeszcze takie jedno marzenie, żeby warkę numer 125 uważać w tym mieszkaniu. Za 5 tygodni tutaj już nas w ogóle nie będzie, a Barton Ale jeszcze fermentuje. Chyba już się skończyła burzliwa, już jest cicha. Nie będę już z tym nic robił. Jest Juicy Sour i jest jeszcze Wild Hoppy Sour Sweet Fruit Ale. Także takie combo, czyli jeszcze będę miał raz, dwa, trzy wiadra do zabutelkowania i być może czwarte. Generalnie to muszę powywozić wszystkie swoje butelki piwa chyba do teścia. Mam nadzieję, że przetrwają drogę i leżakowanie. Ale co tam. Nie może być źle. No, muszę po takich późnych godzinach nagrywać, bo teraz jeżdżę cały czas do mieszkania. Coś tam wykańczamy powoli, wiecie, tam gładzie, szlifowanie, będzie malowanie, a resztą zajmie się jakaś ekipa specjalistów, bo ja jestem jednak za tym, żeby każdy robił to, na czym się zna najlepiej. Ja na nieszczęście, na szczęście, na wykończeniówkach znam się raczej słabiej niż lepiej, także zostawiam to innym ludziom. Ja znam się i na innych rzeczach, to te rzeczy mogę robić, a inni specjaliści niech robią swoje. Warka 125. Ostatnie ważenie właśnie robię. Zasy przygotowałem na totalnym freestyle'u, po prostu wylosowałem. Jasne słody, mówię do ciebie. Okej, gadam do kamery. A, błąd nowicjusza. Wylosowałem wszystkie jasne słody, które miałem pod ręką i na ich podstawie skomponowałem recepturę. Pilsneński 4 kg, 1,7 kg pszenicznego, a resztę muszę zobaczyć. Caramel Pils 260 gramów, owsiany z Castle Malting 740 gramów, dużo, pszenica prażona 240 gramów, pszenica prażona to jest słód jasny, dodam tyle, i oczywiście Abi 260 gramów. I wyjdzie z tego, podejrzewam, że jakaś imperialna New England IPA, bo dawno żadnej IPki nie było. Mam gęstwę Coastal Haze, którą jeszcze chcę wykorzystać i na tym zakończyć etap ważenia na ulicy tej, której mieszkam obecnie. Dobra, podgrzewamy, zacieramy, lecimy. 30 litrów wody do zacierania, bo nie będę robił wysładzania. Po prostu tyle, ile odbiorę, tyle będzie. Barko numer 125 na pełnym freestyle'u. Mam nadzieję chociaż, że będzie ten Imperial. No ale to zobaczymy. Zacieranie wysoko. Podbiłem temperaturę do 77, teraz pewnie spada. Zaraz zobaczymy, na jakim poziomie się ustali. Jak sypię wszystkie słody. Co to jest? Pszenica. Nie róbcie tego w domu. Będą same grudy. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Owsiany. Bez łuski. No, możesz mówić. Się nagrywa? Tak, nagrywa się. Co tam? Nie. Pszenica prażona. Ciach. Karamel Pils. Karamel czy karamel? Zależy od firmy. Może być Karamel Pils. Karamel Pils. Kara Pils. Czyli taki jasny skut karmelowy. Ma dużo białek, między innymi, które poprawiają pienistość. Powiem ci, na następną warkę 126 kupię już sobie nową łygę. Dobra, ile jest na budziku? 71. Thank you.
Niech będzie. Niech tak będzie. Okej. Okay. Teraz godzina czasu zacierania. Przesadzony. Ciekawe ile to byle gdzie będzie. Jest dużo. Dużo. Gdzieś tyle się jeszcze ubije. No i walka 125 okazała się walką podwójną, gdyż tutaj wysłodziłem sobie 16 litrów brzeczki, która ma 16 BLG. Podgotuję to jakieś pół godziny, 1 BLG pójdzie do góry, będzie jakaś 17. No ale tutaj zostało jeszcze tak naprawdę dużo, dużo słodu, trochę wody, także można jeszcze wysłodzić jakiegoś słabiaczka. To będzie Imperial New England. No, w sumie New England, bo na Imperial to powinien mieć 20, tyle nie będzie miał. A tu zrobimy jakiegoś kwasika, bo akurat mam Lactobacillusy WLP 4682 Lactobacillus Blend. No, także warka numer 126 wjechała. No i napowietrzone. Teraz można zadać drożdża. Widać mnie? Widać. Coastal Haze start 18, 3 dni o 1 stopień w górę, potem zostanie luźno i zobaczymy kiedy przefermentuje. Otworzę sobie piwo. Otworzę sobie piwo, ale nic wam o nim nie powiem. Bo w sumie wczoraj nagrywałem coś na ten temat. A jest to fez śliwkowy. Jest tak dobry, że go sobie na wieczór otwieram. No. Okej. Okay. Kurczę, w ogóle jest godzina, która jest 22. 21.50. 50 po 9. Nie zmienił się od wczoraj. W ogóle nic się nie zmienił. Przestań stękać. Nie stękam, tylko mówię, że muszę sobie jakoś radzić. A jeszcze trzeba książkę pisać. Tak. Ja już mam dużo napisane. Wczoraj wam wspominałem o tym, że piszę książkę. Generalnie jeszcze możecie się zapisać na listę beta testerską książki, bo zrobiłem taką listę. Będę tam ludziom wysyłał fragmenty, żeby mogli ocenić, czy w ogóle to jest coś warte. Także tam na dole pod filmem będzie zapis na listę. Musicie wyrazić zgodę, żebym wysyłał do was maile. Takie jest prawo teraz, bo jakbyście nie zaznaczyli tej zgody, to jakbym wysłał do was maila, to możecie mnie pozwać na gruby hajs. A tego bym bardzo nie chciał. Nieważne, to nie o to teraz w tym wszystkim chodzi. Nie o to. Chodzi o spis treści. Ja wam zaraz go pokażę. To nie jest spis treści, to jest luźny spis tematów. Ciach, ciach, ciach. W ogóle roboczy, to jest roboczy tytuł. On nie będzie się nazywał Homebrewing Tips, jak tipsy. Bez sensu, bez sensu. Ostatnia zmiana wczoraj, 22.12, już 24 godziny nic tutaj nie napisałem. Ogólnie co ma być dla kogo? Układanie receptury, łatwy start z piwami kwaśnymi, to jest chyba na ten czas najdłuższy dział w tej książce. Charakterystyka, bla 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 bla.
O, jeszcze jest fajny temat, którego dużo też napisałem. Dodawanie owoców do piwa. Oczywiście opisałem tam wszystkie swoje doświadczenia. No, i to na razie tyle. Tu jest tych tematów dosyć sporo. I cały czas są jakieś nowe pomysły. Także jak jesteście na liście, albo jeszcze nie jesteście, to będziecie beta testerami. Ja będę wysyłał tutaj całe jakby dłuższe fragmenty, które będą coś niosły ze sobą, jakąś wiedzę. I też, żebyście to zobaczyli, i jak zauważycie coś niepokojącego, albo że coś jest po prostu do dupy, no to dawajcie znać. Zaciemnione.